Początki istnienia szkoły podstawowej w Oędzynie sięgają roku 1834. W tamtym czasie zajęcia odbywały się w wynajętym drewnianym pomieszczeniu. Około 1890 roku rozpoczęto budowę murowanego budynku. Okres rozbiorów był najtrudniejszym czasem w działalności szkoły, gdyż musiała ona funkcjonować w oparciu o prawa zaborców, a następnie okupantów. Udało się jednak przetrwać ten niespokojny historyczny czas. Pomimo bardzo trudnych warunków między ludźmi wytworzyła się więź i dążenie do wspólnie wytyczonego celu, jakim było istnienie szkoły. W 1993 roku rozpoczęto budowę placówki, w której obecnie się znajdujemy. W niedługim czasie, 6 października 1996, dzięki ofiarności mieszkańców, następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Nie sposób dziś wyliczyć wszystkich prac w tak zwanym czynie społecznym. Warto jednak wspomnieć o cegiełkach na budowę szkoły, dniówkach mieszkańców, rozładunkach towarów, udostępnianiu sprzętów i środków transportu. W końcu przyszedł i czas na porządkowanie i sprzątanie po budowie oraz urządzanie boiska i terenów wokół placówki. Nowa szkoła funkcjonuje od 15 lat i jest nierozerwalnie związana z tutejszą ludnością i okolicą. Zespół szkół w Oędzynie nie jest tylko miejscem edukacji, ale pełni również rolę ośrodka rozwoju wsi. Szanowni Państwo, nie jestem ekonomistą, nie znam się na tym, ale gdy otrzymałem pierwszy dokument, który nazywał się audytem, zaskoczyła mnie jego szata graficzna. Nie będąc żadnym ekonomistą, mogłem od razu stwierdzić, że jest on zrobiony na zamówienie. Pod konkretne zamówienie, w którym ukazano w krzywym zwierciadle dane dotyczące szkół. Powiem Państwu prosty jeden przykład. Odszkodowanie z PZU zainwestowane w ten budynek wliczono do kosztów gminy, a nasze lodowisko sprzedano na złom, a odszkodowaniem pokryto zadłużenie. Gdzie mamy tutaj gospodarność? W tym audycie, w jednym i drugim, nie można się doliczyć nauczycieli. Raz nie ma ich w ogóle w Sokolnikach, drugi raz teraz z panią radną z Pichlic widzimy, że nie ma ich wszystkich w Pichlicach. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że gimnazjum w Alichnowach tworzą dzieci z Pichlic i z Oędzyna. I stąd są takie koszty, a nie inne. Według mnie obydwa te dokumenty są do wyrzucenia. Wiem, że to nie jest miłe spotkanie dla Was, a nas też nie jest całkiem miłe, ale trzeba podejmować wyzwania trudne. Teraz jak wnioskuję z zaproszenia, tematem spotkania jest omówienie audytu. Pan radny przedstawił ten audyt. Bardzo ciekawa forma przedstawienia, powiem szczerze, pierwszy raz się z czymś takie spotkać, ale dziękujemy w każdym razie. Dlaczego powstał audyt? Bo to nie pierwszy audyt w naszej gminie. Powstał po to, żeby wprowadzić normalność w urzędzie, bo jak wiecie, dotychczas wszystko było poprzewracane do góry nogami za czasów rządów waszego tutaj krajana. I tego się tutaj dzisiaj nie boimy powiedzieć. Wszystkie te rzeczy, które można sprostować, prostujemy. Między innymi też wprowadziliśmy audyt urzędu i audyt placówek oświatowych po to, żeby zdiagnozować problem oświaty na terenie gminy Sokolniki. Jak się doskonale orientujecie, bo czytaliście audyt z tego, co słyszę, na oświatę przeznaczamy w 2012 roku 6 463 tysiące złotych z kawałkiem. No to muszę Wam powiedzieć, że to przekracza 50% dochodów budżetu. Jeżeli jeszcze od tego odejmiemy pieniądze, które musimy zapłacić w ramach spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów, obligacji, to tam dokładamy sobie kolejne 1,5 miliona złotych i widzicie sami Państwo, ile zostaje na funkcjonowanie gminy. Ten milion w tym roku, bo odniosę się do sytuacji, którą zastałem. W momencie, kiedy obejmowałem urząd,
zadłużenie gminy to była kwota rzędu 6 milionów 780 tysięcy złotych. Na ten rok przeznaczyliśmy do spłaty 1 milion 58 tysięcy złotych dla odsetkanku, które było około 350 tysięcy złotych księgowych poprawia. To praktycznie jest plan wykonany na ten rok. I teraz, no bo pewnie każdy zaczepi mnie o stwierdzenie przed wyborami, mówi, że utrzymamy wszystkie placówki szkolne. Obietnice były płonne, a dzisiaj wygląda jak wygląda. Ja chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy startowaliśmy wybory, wszyscy startowali. No kto wiedział, że w Polsce zapadnie kryzys, że w Europie zapadnie kryzys, ale nie zwalniamy wszystkiego na kryzys. Moi drodzy, w czasie urzędowania otrzymujemy takie informacje, pozew sądowy na 500 000 złotych. Na 2 dni przed zatrzymaniem nasz kolega tutaj siedzący podpisuje fakturę wykonawcy na 500 000 złotych. Jednym podpisem takie pieniądze wykonawca sobie żąda. Te pieniądze zostały już raz zapłacone. Po prostu jakby druga faktura na te same przedsięwzięcia. To są takie problemy, z którymi my się dzisiaj stykamy. Tak, sprawy są w sądzie, my się tak nie poddajemy łatwo, żeby zapłacić te pieniądze, ale rosną również odsetki. Sami wiecie, bo macie styczność z sądami, różnie to może być. Jeżeli przyjdzie nam zapłacić, to z tych 500 000 złotych robi się, panie radco, jeżeli weźmiemy odsetki, 800 tysięcy złotych. Naszą gminę trzeba dostać i mówię, kolejne 50%, 1 600 000 wyrzuciliśmy w błoto. Kolejny temat, z którym żeśmy się spotykali na sesjach, bo radni też uczestniczyli w sesjach, to temat oczyszczania ścieków. Byliśmy zapewniani, że ma tak skonstruowane umowy, że oczyszczanie przejdzie pod nasze władztwo. Dzisiaj pani syndyk, będąc na oczyszczaniu ścieków, żąda od nas kwoty około 2 milionów złotych, żeby przejąć oczyszczanie ścieków, czyli rości sobie prawa do naniesień do nowej oczyszczania. I wyobraźcie sobie teraz gminę bez oczyszczania ścieków, gdzie może dogadamy się z gminą Wieruszu, żeby tam można było wywozić te ścieki, ale one nie będą kosztowały tam 30-40 groszy jak u nas, tylko tam będą ścieki w ręce złotówki albo drożej. To z tych problemów, które ja spotkałem na jakby usprawiedliwienie tego, że dzisiaj podejmujemy dyskusję w ramach szkół. Dlaczego ta dyskusja w ramach szkół? Bo tutaj audytor wykazał, że możemy sięgnąć po oszczędności. Oszczędności, ja powiem tak z grubsza licząc, bo wiadomo, kwestia budynku, nie wiadomo co zrobicie, czy będziecie chcieli prowadzić tę szkołę w formie stowarzyszenia, gdyby radni tak zadecydowali, no bo musimy zacząć od jakby merytoryki. Ja swoje rozwiązania na sesji przedstawiłem, jak widzę temat, no ale tutaj głos będzie należał do radnych. Będę ich prosił, żeby po prostu przychylili się do mojego zdania, ale czy tak uczynią, nie wiem. Teraz, jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych, jeżeli Państwo sięgniecie do tego dokumentu, a to jest jakby też nasza, jedna z naszych podstawowych ustaw w urzędzie, cytuję artykuł 44 ustęp 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonym celom. I teraz ja pytam, jeżeli możemy zorganizować sieć szkół w gminie Sokolniki, tak żeby oszczędzić minimum 500 000 złotych, a może to będzie kwota 1 000 000 złotych, bo mówimy tutaj o dwóch placówkach, to jak to się ma do tego przepisu? My musimy to zrobić dzisiaj, nie ma zmiłuj się. Tylko, no mówię, decyzja będzie leżała po stronie radnych, ewentualnie oni ze swoich decyzji też będą musieli się tłumaczyć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mnie, ja nie jestem przytuły do stołka. Ja mogę w każdym momencie zrezygnować, jeżeli znajdziecie osobę, która wyprowadzi tą gminę na prostą, gdzie rzeczywiście zacznie się coś w gminie dziać, gdzie przestaniecie płacić mniejsze podatki, to ja zapraszam. To jest kwestia dni, żeby ewentualnie formalnie to dodać. W kolejnym etapie trzeba się zastanowić, czy w gminie Sokolniki stać nas na 2 gimnazje. Dzisiaj ze względu na odprawy nie stać nas, żeby zlikwidować wszystkie placówki, bo najlepiej to by było jednym pociągnięciem zlikwidować wszystkie placówki i stworzyć sieć szkół na nowo,
z doborem nauczycieli tutaj z naszego terenu i mówię to z premedytacją, tak żeby nauczyciele z innych miejscowości uczących tutaj też wiedzieli, jakie jest moje zdanie na ten temat, bo przede wszystkim my musimy wspierać nasze rynek lokalne, bo jakby nie zaczniemy to wspierać, to nikt za nas tego nie zrobi. Myślę, że podczas po prostu ewentualnie doboru nauczycieli, dyrektorzy z pozostałych szkół, jeżeli tak zadecydują radni, wezmą to pod uwagę i dla tych tutaj nauczycieli z tejże placówki i z placówki w Pichlicach jakieś rozwiązanie się znajdą. Natomiast tak, widzę, że na portalach jest jakby gra na uczucia. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Jeżeli nauczyciel w szkole w Ochędzynie uczy w klasie 1-3 bodajże, już podepnę się tylko materiałami, żeby nie być gołosłownym, 9 osób, to powiedzcie mi, dlaczego w Ochędzynie nie rodzą się geniusze? Dla 9 osób, to tu powinny wychodzić brylanty. No tak, tylko ja mówię, kosztem 350 tysięcy. Kogo mam to stać? Najlepsze wyniki w powiecie to co? Ale w czym najlepsze wyniki? W nauce. W szóstej klasie. Mój Boże, raz się zaczął. To są pana wyniki, a nie jakieś tam, nie wiem, dobrze zadanie. Ja nie mam zamiaru polemizować, czy to jest pasta, mówię, jakie są realia. Ale przyszedł pan nie dyskutować, a nie, nie wiem, zadanie na usta. Proszę pana, ja nie przyszedłem dyskutować, ja przedstawię wizję, którą przedstawię również radny decyduje. Przepraszam, ale pana wizja jest naprawdę zła dla naszej pracowni i dla innych pracowników. Dobrze, czyli pan zgodziłby się, żeby pana opodatkować kwotę około 1000 złotych po to, żeby pan... Proszę pana, ja płacę podatki, pracuję 10-12 godzin i ja żądam, że moje podatki mają być na moje dziecko i że mają być tutaj w naszej szkole, a nie, że jeżeli ja pracuję 10-12 godzin i moje wszystkie podatki, proszę pana, będziesz moją listę płac i sobie sprawdzić. Nie jestem na jakiś czas najbliższy, tylko jestem na najbliższy krajowy. Jeżeli pan wie, że ja pracuję i nie mogę utrzymać dziecka i żeby w mojej szkole to dużo ja mam pracował. Ale ja sobie... od roku 2009 do 2014.
zapoznając się z tym dokumentem, na końcu pisze: należy podkreślić, iż przyjęto do realizacji przedsięwzięcia są realne i odpowiadają możliwościom budżetu gminy Sokolniki. Czyli podkreślając, że w tym programie naprawczym nie ma słowa o likwidacji szkół, natomiast o ograniczeniach wydatkach. Ograniczenia, a likwidacja, dwa różne pojęcia. Następnym podstawowym obowiązkiem gminy jest wdrożyć ustalone rozwiązania zgodnie z przyjętymi założeniami. Właściwe urzeczywistnienie planowanych działań naprawczych jest warunkiem uzyskania zakładanego wyniku. To jest program naprawczy, proszę Państwa. Dobrze się należy w niego wczytać. Bardzo dobrze. Co z tego programu do tej pory zostało zrealizowane? Następnie w strategii edukacji, rozwoju edukacji, rozwoju podkreśla. Proszę się też dobrze z tym zapoznać. Mówi się o remontowaniu szkół wszystkich, o różnych inwestycjach na te szkoły, podkreślając, że należy pozyskiwać tutaj środki. Pozyskiwać, nie zamykać szkoły. Pozyskiwać środki na utrzymanie. Nauczyciele, zwykły starzysta, roczny zarabia 27 tysięcy. A tutaj w gminie, pracownik urzędu gminy, inspektor urzędu gminy, zaznaczam, bez wyższego wykształcenia, niech Państwo powiedzą, ile rocznie zarabia? 40 750 zł. Pokażcie mi starzystę tutaj, pokażcie mi starzystę tu na sali. Dobrze, panie wójcie, ile jest starzysta? Panie wójcie, pójdziemy dalej. Panie wójcie, pierwszy raz starzy, nauczyciel zarabia 37 300 zł. Nie starzysta, proszę. Ja mam tutaj zarabiał urzędnik gminy 51 950 zł, proszę bardzo. Mianowany, mam nauczyciel mianowany, 23 lata stażu. Czyli złoty, diament, nauczyciel. 45 tysięcy rocznie. Natomiast kierownik na przykład referatu, bez wykształcenia wyższego, 58 800 zł rocznie. Proszę Państwa, no to skoro jest tak dobrze, to co ma znaczy? To ja już tam za pieniądze na promocję, dziękuję. Proszę. Dwie szkoły zostaną zamknięte. Zapewniam Pana, że nie pozbędzie się Pan kłopotu, a radni też spokojnie spać nie będą, bo dokładnie 25 lat temu tak samo miały być zlikwidowane klasy 6, 7, 8. Też miały iść do Sokolnik, a rodzice tych dzieci, które teraz chodzą do szkoły, dojeżdżali do Sokolnik i wiedzą, co to znaczy. I jeżeli radni któryś wie, co to znaczy dojeżdżanie małych dzieci tak daleko, to zapewniam Was, że spać spokojnie nie będziecie. A co jeszcze do remontu? Rodzice akurat tych wszystkich dzieci, które chodziły i chodzą, ponieśli już tyle pracy i tu w szkole, i w kościele, i są na pewno skłonni jeszcze ponieść wiele, żeby utrzymać, a zamykanie szkół to już jest ostateczność. Chciałbym Państwa odpowiedź, ile będzie dzieci z rocznika 2600 tych dwóch miejscowości? Chęcy Stare, Chęcy Nowe. Ile się będzie tu dzieci uczyło w szkole? 2006. Było, przyjęło, rocznik 2006. Macie czterech dzieciaków. 2008, 5 dzieciaków, 2009, 8 dzieciaków. Będziecie w stanie utrzymać tę szkołę? Ale nie.